Kaski szczękowe to aktualnie najszybciej rozwijający się segment wśród wszystkich kasków motocyklowych. I teraz powiedzmy sobie najpierw, czym jest kask szczękowy. Otóż kask szczękowy to jest kask, który posiada dwie funkcje: kasku zamkniętego oraz możliwość otworzenia, czyli kasku otwartego. Na rynku znajdziemy aż trzy różne rodzaje kasków szczękowych: klasyczny kask szczękowy, kask szczękowy ze szczęką całkowicie przesuwaną do tyłu oraz kask modularny. I w tym filmie powiemy wam, jakie są różnice pomiędzy tymi typami kasków, jakie są ich największe zalety oraz jakie mają minusy. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RRMoto. Zaczynamy! Najpopularniejszym segmentem kasków szczękowych są klasyczne kaski szczękowe, czyli w tej chwili wygląda to jak kask integralny, w pełni zamknięty, natomiast za pociągnięciem jednej dźwigni tak naprawdę tą szczękę uwalniamy, idzie ona do góry. W tym momencie jest ona zablokowana. Tutaj naciskam jeszcze przyciskiem i w tym momencie jest ona zablokowana. I tak wygląda właśnie klasyczny kask szczękowy. I teraz, jakie są największe wady, zalety tego typu rozwiązania? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o klasyczne kaski szczękowe. To są one najcichsze z całego segmentu kasków szczękowych, dlatego, że najbardziej przypominają nam kaski integralne, więc świetnie będą sprawdzały się w turystyce motocyklowej. Osobiście w takim kasku, akurat poprzedniej generacji, przejeździłem 4 lata, zwiedziłem Rumunię, zwiedziłem większość Europy, więc mogę Wam spokojnie potwierdzić, że kaski. Szczękowe, szczególnie tego wyższego segmentu, są równie ciche co zwykłe klasyczne kaski integralne, więc pod tym względem nie ma się czego bać. Kolejną cechą charakterystyczną wszystkich myślę kasków szczękowych, ale przede wszystkim właśnie klasycznych kasków szczękowych jest wygoda i komfort. Przeważnie, takie kaski w środku mają znacznie więcej miejsca niż ich integralne odpowiedniki. Więc jest bardziej komfortowo. I jeżeli ktoś z Was na przykład posiada szerszą szczękę albo większą budowę twarzy, czy po prostu bardziej okrągły jest na twarzy, to w kaskach szczękowych już na dzień dobry jest wygodniej niż w kaskach integralnych, więc o tym warto pamiętać wybierając kask dla siebie. Natomiast są też pewne minusy tego segmentu. Przede wszystkim nie da się oszukać fizyki. Jeżeli taką szczękę otwieramy i zatrzymuje się ona w tym miejscu, to powoduje to pewien żagiel. Oczywiście, w zależności od danego kasku, może być on większy lub mniejszy. W przypadku takiego RPH 91 czy na przykład Shoja, te marki zrobiły wszystko, żeby ten żagiel był jak najmniejszy, żeby ta szczęka jak najbardziej dolegała do reszty skorupy. Natomiast nadal fizyki nie oszukamy i delikatny żagiel się robi. I to powoduje, że podczas jazdy będziemy ten żagiel odczuwali. Wprawdzie większość producentów daje podwójną homologację PJ, czyli na jazdę ze szczęką zamkniętą i na jazdę ze szczęką otwartą. Natomiast z mojego własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że wolna jazda na motocyklu turystycznym czy jakimkolwiek innym z otwartą szczęką jest ok, jest akceptowalna, jeżeli chcemy tak robić, jest spoko. Natomiast jeżeli wyjedziemy poza miasto, czy generalnie rozpędzimy swój motocykl do prędkości większej niż 60 km na godzinę, wtedy ten żagiel jest odczuwalny i pomimo faktu, że mamy tutaj podwójną certyfikację, ja osobiście zalecam Wam jazdę z zamkniętą szczęką. Otworzenie szyby tutaj, bo te kaski mają też bardzo duże szyby, moim zdaniem przy prędkościach powyżej 60 km na godzinę i będzie dla Was wystarczające i tak mamy ogromny przepływ powietrza, pole widzenia jest też potężne, więc w takiej konfiguracji będziemy najbezpieczniejsi, a jednocześnie nadal będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie. W zasadzie jazda w taki sposób i tak przypomina jazdę kabrioletem, więc jest super spoko, a jest bezpiecznie, jest przyjemnie. Problemu z jazdą poza miastem bez szczęki nie ma kolejny segment, ale o tym opowiemy za chwilę. Tutaj warto zaznaczyć jeszcze dwie cechy. Przede wszystkim wagę, ponieważ kaski szczękowe klasyczne mają to do siebie, że są dokładnie w środku, czyli ta waga jest dosyć zbliżona do kasków integralnych. Nie ma tutaj z tym większych problemów i cichość kasków. Kaski szczękowe już dawno przestały być głośne. I tak jak wam wspominałem przed chwilą. Komfort, cisza i przyjemność zjazdy w takich kaskach klasycznych szczękowych w trasie jest po prostu największa z całego segmentu kasków szczękowych, chociaż oczywiście jest to również zależne od tego, w jakiej półce cenowej będziemy się obracali. Naszym drugim segmentem są kaski szczękowe ze szczęką przesuwaną do tyłu i działa to również w prosty sposób, czyli naciskamy przycisk i cofamy szczękę sobie do tyłu. W tym momencie, jak widzicie, mamy już w pełni kask otwarty, możemy sobie szybę zostawić otwartą lub całkowicie ją zamknąć. I oczywiście tutaj w zależności od tego, jaki kask wybierzemy, czasem ta szyba idzie automatycznie, czasem e, manualnie. Generalnie chodzi o to, że zawsze, kiedy tylko chcemy, możemy sobie tą szczękę otworzyć lub zamknąć. A, akurat w przypadku naszego Skorpiona trzeba tą szybę otworzyć do góry, żeby szczękę można było cofnąć. A w przypadku Airoha działa to wszystko z automatu. Natomiast każde z tych rozwiązań jest dobre, kwestia Waszych upodobań. Tutaj, jak sami zauważyliście, pozbywamy się problemu żagla, ponieważ kiedy szczękę sobie przesuniemy do tyłu, robiąc sobie kask otwarty, nic nam nie wystaje. To, że z tyłu nam się pojawił delikatny daszek, tak naprawdę spoiler z tyłu, nic nie zmienia dla nas, jeżeli chodzi o aerodynamikę jazdy na wprost, czy nawet lekkie rozglądanie się na boki przy normalnej prędkości. Nie ma to żadnego wpływu. Więc nie ma tego problemu z aerodynamiką podczas jazdy w kasku otwartym. To jest największa zaleta. Tych kasków, że jeżeli chcemy naprawdę jeździć z otwartym kaskiem, tak naprawdę, naprawdę często, że będziemy go używali przynajmniej w 50% przypadkach, czyli wyjeżdżamy w trasę i jej lubimy jeździć w kasku otwartym, chcemy zwiedzać, jeździmy w kasku otwartym, i szczęki używamy w momencie, kiedy albo jedziemy po autostradzie i tam nie ma sensu jeździć z otwartym kaskiem, albo kiedy pogoda się psuje, zaczyna padać, yy, i wtedy chcemy się po prostu odgrodzić od całego świata, to w takim przypadku. Ten segment kasków wydaje się najlepszy dla Was, jeżeli faktycznie chcecie go tak użytkować. Natomiast Posiada również pewne wady. I tymi wadami jest fakt, że musimy mieć więcej mechanizmów, żeby to wszystko działało. A co za tym idzie? Te kaski zazwyczaj są po prostu cięższe niż standardowe kaski szczękowe. Są one także większe niż standardowe kaski szczękowe czy kaski integralne. Skoro mamy już ten segment omówiony, to teraz przejdźmy do ostatniego, czyli kasków modułowych. Ostatni przedstawiciel kasków szczękowych, czyli kask modułowy lub modularny. Generalnie zamiennie używamy tych dwóch słów, oznaczałem to samo, czyli kask, który na pozór wygląda jak kask w pełni integralny, ale w praktyce mamy moduł, który możemy w każdym momencie wypiąć. Tym oto sposobem robimy sobie kask w pełni otwarty. Czym te kaski się charakteryzują? Otóż, przede wszystkim są bardzo, bardzo lekkie. Akurat w przypadku naszego brozera, on na dzień dobry dla wersji L, czyli tej większej, waży 1400 gramów. Ale spokojnie możemy tutaj spotkać również kaski znacznie lżejsze, ponieważ tak naprawdę jest to konstrukcja kasku otwartego, który dodatkowo ma możliwość zamontowania właśnie takiej szczęki z przodu. Tak bym to określił, że to są kaski otwarte z możliwością zamontowania szczęki z przodu i to sprawia, że one wyglądają genialnie. Pokażemy Wam za chwilę jeszcze HJC i 20. I pamiętam, że swego czasu było jeszcze kilka innych kasków. Ten segment nie jest niestety duży. Producenci jednak wiedzą co robią, ponieważ te kaski zrobili w taki sposób, że wyglądają jakbyśmy żywcem zabrali komuś kask z wojskowego samolotu, z myśliwców. Są agresywne, są bardzo ładnie namalowane i takie generalnie mają być. Czyli Zawadiackie, po prostu zawadiackie. To są ich największe zalety. Wygląd oraz niska waga. Natomiast mają też pewne cechy charakterystyczne i swoje wady, ponieważ takie kaski przede wszystkim nadają się do jazdy po mieście i okolicach. Raczej nie nadają się na dłuższą trasę. Dlaczego? Ponieważ są głośne. Dlaczego jest głośno? Ponieważ do środka będzie wpadała duża ilość powietrza, przewiewu, więc wentylacja jest tutaj mocna, ale wpadać będzie też dlatego, że tutaj nie mamy wizjera, tylko mamy taki okular, krótką blendę. I to sprawia, że po prostu ten przeciąg w środku będzie większy, to jest charakterystyka tego kasków. Tak po prostu jest, z tym będziecie musieli się mierzyć, ale dzięki temu nie będziecie narzekali na braki wentylacji. Pamiętajcie również o tym, że te kaski, nawet jeżeli znajdziemy w formie karbonu, czyli cała skorupa będzie z karbonu, to będzie to cała skorupa poza naszą szczęką. Ta szczęka z przodu przeważnie jest z plastiku maksymalnie z poliwęglanu. Więc OK, jest bezpieczniej niż w przypadku kasku otwartego, znacznie bezpieczniej, bo mamy i usztywnienie i jednak coś tam z przodu nas chroni. Natomiast moim osobistym zdaniem testów żadnych nie prowadziłem, ale moim osobistym zdaniem i tak klasyczne kaski szczękowe będą najbezpieczniejsze z tego segmentu w ogóle kasków szczękowych. Czy kaski szczękowe są funkcjonalne? Tak, jak najbardziej, ale każdy z nich ma inne cechy, więc warto wybrać je odpowiednio pod siebie. Więc szybkie podsumowanie: klasyczne kaski szczękowe ze szczęką otwieraną do góry świetnie nadają się w trasy, są najcichsze, najbezpiecznie, środkowa półka, jeżeli chodzi o wagę tego kasku, ale generalnie idealne do turystyki i na bardzo długie przeloty autostradowe. Kaski szczękowe ze szczęką przewijaną całkowicie do tyłu. Znowu będą idealne dla osób, które faktycznie chcą korzystać z tej otwartej szczęki podczas jazdy motocyklem w jak najdłuższym zakresie. Mają swoje wady w postaci większej masy czy większej obłości skorupy, ale jeżeli chodzi o otwarcie się na świat, to faktycznie mają największe możliwości. I na końcu kaski modułowe. Kaski dla osób, które mają. Customy, motocykle streetowe, lubię jeździć wieczorem po mieście, ale też nadają się na wyjazd poza miasto. Pamiętajcie, że są głośne, więc tutaj warto doposażyć się w stopery motocyklowe. Uwaga, każdy z tych produktów możemy sobie jeszcze podzielić na te najtańsze, na półkę średnią i marki premium, ale byłoby tego za dużo, bo co najmniej musiałbym Wam pokazać 12 różnych produktów. Jak na jeden film, to jest za dużo informacji. Więc jeżeli. To Was interesuje, to w opisie tego filmu znajdziecie link, pod który możecie sobie dokładnie sprawdzić konkretne produkty z rozróżnieniem na półki cenowe. Myślę, że w tym filmie rozwijałem Wasze wątpliwości o tym, jaki typ kasku szczękowego wybrać dla siebie, który będzie najbardziej odpowiedni. Oczywiście musicie i tak pojechać do sklepu, przymierzyć, sprawdzić jak on leży na głowie, ale jeżeli chcecie usłyszeć o konkretnych już modelach z każdego segmentu, to takie filmy znajdziecie na naszym kanale. Ja nazywam się Daniel, Wy oglądaliście RRMOTO i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.